Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Mega naprawiona. Zaczynamy przygodę z rzepakiem. Wczoraj odbyły się pierwsze testy. Było to już wieczorem i nic z tego tytułu nie nagrywałem. Dzisiaj pojechałem z ciekawości sprawdzić, jaki to jest areał wykoszony. I dziabnąłem tutaj około 90 arów. W zbiorniku miałem jakieś 85%. Praktycznie nie było widać w szybie. Musimy tutaj grzać megę ładnie. Pomiary wykonane, 7% wilgotności. No wreszcie ten rzepak już chyba na tyle dosekł. Cały. Zobaczcie sobie, jeszcze są zielone łodygi. Czyli ochrona nie była najgorsza. Do zbiornika się sypie. Zmniejszyłem wiatr na 750, bo zwróciłem uwagę, że wydmuchuje. Zobaczymy, jakie to będą zanieczyszczenia. Pierwszą przyczepę dzisiaj pogonimy do skupu. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. Zobaczcie, jaki ten rzepak niziutki. Trzeba go praktycznie kosić tak jak pszenicę. Jeszcze może tutaj na zegarze ma 8. Hydrostat jest troszkę podkręcony, bo jeździł taki 21 na godzinę. Teraz jeździ 27-28. Z góry to nawet bujnie się 3 dychy. Także jest tutaj trochę podkręcony ten hydrostacik. Może co wyszło z wałami? Są obydwa nowe, przód i tył. No i nie ukrywam, że wiele pracy mnie to kosztowało, dlatego że na jednych blaszkach gotował się, jednak pochodził 15 minut. Wały były bardzo gorące. Zapadła decyzja, podkładamy drugie blachy, których oczywiście nie miałem, ale zadzwoniłem do Piotrka. Mówię: Piotr, ratuj. Mówię: ja muszę mieć te wały, bo jest źle. Mówię: grzeje się na tych wałach. Mówię: jest tak, to my do pola nie możemy pojechać. Dałem smalcu, jak to mój kolega ma sprawdzone, smalec na pierwszy rozruch. Rzuciłem im smalcu. No i co? 15 minut pracy, wszystko gorące jak diabeł. Fizycznie tam je dotykałem, ale z obawy na to, co tam się właśnie działo, to myślę sobie: no nie, no musimy te drugie blachy założyć. Czyli znowu leżałem. No i wczoraj pojechałem właśnie na pierwszy test, który odbywał się około godziny czasu. Około godziny czasu tutaj spędziłem. Akurat wyszła awaria tamtej kosy. To jest kosa archaiczna, napędzana paskiem, mechaniczna, no jak to się mówi. Wydaje się, że to jest dziadostwo, ale wam powiem, że ona dobrze tnie. Zobaczcie sobie, że nawet tego rzepaku mocno nie usypuje. Tam jest gorzej, bo jest ten cały napęd i ta kosa tutaj lepiej, bo tam jest cała taka ładna blacha. Fajnie, jeśli to ślizga. Tam jest to źle rozwiązane. Co roku mówię: poprawię to. A co roku jakoś tego nie mogę poprawić. Wiatr daje 750. Zmniejszyłem o tą 50. Zobaczę po pierwszym kółku, to się sypie do zbiornika. Temperaturę tak u mnie trzyma. Nie wiem, czy to jest widoczne. Nie mam podglądu na obraz. A może zaraz zobaczę, jak to wygląda. Może się uda. O, proszę, agromazury dalej działają. Próbujemy się tutaj z aplikacją GoPro. O, przepraszam, kujka włączyłem. GoPro się połączyć. Może się uda, będę miał podgląd
Jak ja tutaj Control GoPro zakupiłem sobie specjalnie dla was. O, nic nie pokazuje. Czarno, no nie wiem. Tylko pokazuje czas. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie na tym. Pierwsze koty za płoty. Jaki tutaj plon się rokuje. Powiem wam, że rzepak wygląda no jak dziad, sami widzicie. Gnam jak diabeł. Aż ojciec mówi, co ty synu w tym roku, mówi, to jak tak się spieszysz. A spieszę się dlatego, że 1 sierpnia biorę ślub swoją ukochaną Kornelią. To tak opodal wam powiem. Biorę ślub z Kornelią 1 sierpnia. No i po prostu chciałbym już być po rzepaku. A nawet częściowo są plany być po... być trochę po pszenicy, bo gdzieś tam zobaczymy, mamy rzepaki, mamy pszenicę na słabych glebach. Proszę, jak wczoraj jeździłem jak pijany w nocy. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Tak. Chciałbym coś tutaj śrutnąć, jeśli chodzi o pszenicę. Bęben pięknie stoi. Zapadka na 8 od góry. Dla bezpieczeństwa. Nie daje do dołu, dlatego że w tym roku jest bardzo mało masy. Na 6 jak było, to śrutuje. Dlatego, że jest trochę wilgotność przewalona. Proszę, dzisiaj już pięknie się igły nie sypią. Dałem kierownicę na 4. Od dołu wczoraj miałem na 3, ale to było już późno w nocy, 21 ponad. Wjazd. Takie właśnie na jakie awarie. Coś tam było przy kosie, przy kostce. To też takie archaiczne wszystko. Było źle tam. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o przygotowanie. No reszta się kręci. Rzepak się sypie. Fajnie. Trochę wczoraj igieł nakosiłem. Ale tam gdzie sprzedajemy. Pozdrawiam pana Michała, czyli do kombinatu. On powiedział, że dla niego igły nie są ważne, dla niego najważniejsze są połówki, żeby ich nie było. Wsadzałem rękę do zbiornika. Tu macie moją kukurydzę Delicao. Naprawdę, tutaj o, jest taki piachur, typowo shooter kamienny, jak wam prezentowałem. I w tym odcinku jest słaba, tam jest już petarda. Tu również mamy kukurydzę na moim kawałku. Przy okazji wam tutaj trochę poprezentuję pól. Przy zbiorze tego rzepaku nie wiem czy mówiłem, bo trochę jestem ucieszony, że udało nam się fizycznie to wszystko skręcić do kupy, że to działa. Nie ukrywam, że jestem zadowolony. Zostały nam gumy na koszu sheetowym, ale one są cały czas pod kontrolą. Czy tam coś się z nimi nie dzieje niedobrego. Troszkę sheeta przyciaśniłem. Więcej wraca na powrót, no niestety wiatr się zmienił. Będzie miał tutaj co bęben z odplewiania do roboty. Będzie miał co do roboty. Zobaczcie co to jest za rzepak. I uwierzcie mi, że dookoła wyszło mi, że on sypie w okolicach 3 ton, a nawet ponad. Bo sumarycznie było tutaj wykoszone około 90 arów. Dlatego, że tutaj miałem 1,5 metra pasek, też mnie zaczepiało. Bo jechałem praktycznie po ścieżce i ten pasek mnie zaczepiał. Także tutaj jest 90 arów, czyli ten rzepak plonuje tutaj na poziomie 3 ton. Myślę, ciężko będzie, bo ojciec mówi, że nie wie, czy mu nasypie to. No ale 6 ton nie będziemy wieźli chyba do skupu, bo fizycznie chciałem się przerzucić na drugi kawałek, 2 hektary. Też niedaleko domu. Niedaleko domu. Zobaczcie sobie tą kukurydzę. Tutaj tak samo.
Tutaj wrzucałem ten krótki filmik, jak ta kukurydza wygląda. Jak ta kukurydza wygląda. To właśnie była ta prezentacja. Ona ma tutaj dobre 2,5 metra. Dziadek zadowolony, że nie musi lambem jeździć ze względu na jego plecy. A miałem zobaczyć, czy się do zbiornika sypie, czy to syf, czy nie syf, ale przez okienko wygląda dobrze. Wszystkie szyby sobie poczyściłem, żeby ten film dla was też jakoś wyglądał. Wrzucam to z aplikacji GoPro. Nie wiem dlaczego, jak nagram film 15, 17, 20 minut, wierzę, po prostu dzieli mi to na dwie części. Dlatego jak wrzucam filmiki, piszę jakieś tam tak w burakach i piszę część druga, dzieli mi to. Jeszcze tego nie rozgryzłem. No zająłem się naprawą kombajnu, żeby tutaj było wszystko ok. Może druga sprawa, bo jeszcze nie wyjaśniłem, to jest drugi header, który zakupiłem łącznie z kombajnem. Taki dziadmo to jest klasa jakiegoś 98, ale nie w tym rzecz. W czym rzecz? 5 minut, góra 10, odpinam, zapinam drugi do zboża, jadę, koszę zboże. I to cała wygoda w tym. No jest mniejszy, ale jak leży rzepak, to też łatwiej go podebrać, bo on jest bardzo prosty. Trochę ten stół ma dziadowski, bo ma 40 cm, bo to jest starej daty. Ale zobaczcie.